Cześć, witajcie. Godzina 4:30, Dolina Chochołowska. Zapraszam Was dzisiejszego pięknego dnia, chociaż może nie aż tak pięknego, bo trochę deszcz przed chwilą popadał, na wycieczkę biegową w Tatry Zachodnie. O tej porze roku i o tej godzinie nie ma ani krokusów, ani turystów. Pierwszy 2000 w dniu dzisiejszym, czyli Wołowiec. Jest cisza, spokój. Kosica tylko jedna. Może macie gdzieś koleżanki? Sypkie kamienie. Trzeba uważać przy zejściu. Piękny Wołowiec, a tam kolejny szczyt, który za chwilę będzie mój. Jarząbczy wierch, trochę się rozwiało, miała być piękna pogoda, tam leje, tu co chwilę też kropi, patrzcie. Kolejne dwie kozice. Kozice, świstak, impreza na całego. Fantastycznie! Za mną Staroropociański Wierch, a później z niego widać też trasę na Ornak i w dół z powrotem do Chochołowskiej. Wieje zimno, więc nie gada. Dzisiaj wyjątkowo dużo kozic na szlaku. Chyba mają jakieś zebranie. No i jest. Staroropociański. To ostatni 2000 dzisiaj na trasie. A tutaj bardzo fajnie widać to, co udało się przebiec. Grześ, Rakoń, Wołowiec, Jarząbczy, no i tutaj Staroropociański. Tutaj w dół pobiegnę tą ścieżką i na Ornak i tam z powrotem do Chochołowskiej i na parking. Odrobinkę się rozpogodziło, piękna panorama trasy dzisiejszej, fantastycznej zresztą. Zbieg z Iwaniskiej Przełęczy, no to jak po autostradzie. Zbiegłem z Przełęczy Iwanickiej z powrotem do Doliny Chochołowskiej, zostało ostatnie 4 km zbiegu. I to w sumie czas podsumować trasę, ponieważ już dalej nic ciekawego nie będzie się działo. Jak przebiegała dzisiejsza trasa? Otóż z parkingu na początku Doliny Chochołowskiej do schroniska, następnie na Grzesia, z Grzesia na Rakoń, Wołowiec, z Wołowca na Jarząbczy Wierch, z Jarząbczego Wierchu na Staroropociański Wierch, stamtąd na Ornak, z Ornaku na Przełęcz Iwanicką, no i znowu do Chochołowskiej i na parki. Uważam, że trasa jest bardzo fajna, trudna też technicznie, bo jest bardzo dużo sypkiego kamienia, jest zbieg, na którym trzeba bardzo mocno trzymać swoje ciało na czwórkach, czyli ten na Iwanicką Przełęcz. Trzy podejścia na dwutysięczniki, naprawdę jest co robić. Pętelka około 32 km, także na pewno będziecie zadowoleni. Polecam jednak oczywiście wybrać się wcześniej rano, żeby uniknąć turystów, chociaż dzisiaj pogoda nie sprzyja, więc tłumów nie ma.
Kochani moi, to tyle w dzisiejszym. Dziękuję, jeśli Wam się podobało. Łapa w górę, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na kolejne trasy, zapraszam na kolejne zawody, zapraszam na kolejne testy sprzętu biegowego. Na razie, do zobaczenia. Pozdrawiam spod zamiłskich Tater. Cześć!